Kasinka Mała i Kasina Wielka miały być takim małym polskim Oberhofem, ale nie będą, bo uczestnicy spotkania w Urzędzie Gminy w Mszanie Dolnej nie pozostawili suchej nitki na prezentowanej koncepcji budowy tras narciarskich w tych dwóch miejscowościach. To był chwyt marketingowy, gdzie mówiono o trasach, europejskim centrum, a tak naprawdę to nikt poważnie nie myślał o tych trasach. Realną jest koncepcja budowy tras narciarskich w Lubomierzu Rzekach. Przede wszystkim są tam dużo lepsze warunki klimatyczne od tych panujących pod Lubogoszczą. Organizowaliśmy Małopolską Ligę Biegów Narciarskich. Ze względu na pogodę śnieg stopniał w Kasinie Wielkiej, nie można było rozegrać, a w Lubomierza Rzekach była fantastyczna pogoda. Powtórę, jest tam woda, która mogłaby służyć do naśnieżania tras i również ich lokalizacja nie jest zła. Ma ona również potencjalnego inwestora, Franciszka Jareckiego. Będę trzymał kciuki za gminę Mszana Dolna, będę wspierał, będę reprezentował na subregionie i będę za tym, aby na Lubomierzu Rzekach powstały trasy narciarskie. Koncepcja budowy tras narciarskich w Kasinie Wielkiej i Kasince Małej sama obronić się nie mogła. Zaproszeni Apoloniusz Steiner i Ireneusz Raś na tym spotkaniu się nie pojawili. Tak mówił jeszcze kilkanaście dni temu szef Małopolskiej Platformy. Do Mszany Dolnej nie przyjechał, bo czułby się nieswojo. Musiałby również odpowiadać na niewygodne pytania zadawane przez trójkę posłów Prawa i Sprawiedliwości. I choć wśród zebranych na sali byli ci, którzy jeszcze kilka lat temu przyznawali się do koncepcji budowy tras narciarskiej w Kasince i Kasinie, to głosu zabrać nie chcieli. Zniechęciły ich chyba słowa radnego Antoniego Roga, który wydanie kasy na wykonanie tej wizualizacji nazwał nieodpowiedzialną. Zapewne teraz w głowach i rękach radnych będzie podjęcie decyzji o lokalizacji budowy tras narciarskich w gminie. Najpierw muszą jednak pogrzebać pomysł budowy tras narciarskich w Kasinie Wielkiej i Kasince Małej, podejmując uchwałę o niebraniu już tego pomysłu pod uwagę. Aby ten nie odradzał się co jakiś czas jak przysłowiowy Feniks z